Dobry wieczór! Na pewno dobry wieczór dla polskiej piłki. Wygrywamy 2-0 z Macedonią Północną i jedziemy trzeci raz z rzędu na wielką imprezę. Pierwszy raz z rzędu mówię, najpierw awans Adama Nawałki na Mistrzostwo Europy 2016, później awans znowu Adama Nawałki na Mundial 2018. No i jedziemy teraz na Mistrzostwo Europy 2020. No z Jerzym Brzęczkiem w roli selekcjonera. Kurczę, ciężko mi coś wydusić po tym meczu, bo naprawdę uważam, że to był drugi mecz najlepszy nasz w eliminacjach. Myślę, że ten mimo wszystko z Izraelem był minimalnie lepszy. Wygrywamy po przyzwoitym spotkaniu, może nawet po, powiedziałbym, dobrym spotkaniu, tak? Nie było wszystko idealnie, były momenty słabsze. Natomiast ta gra była o wiele bardziej zorganizowana. O wiele lepiej zorganizowana niż w tym meczu z Łotwą, niż w meczu ze Słowenią, niż w meczu z Austrią, niż w poprzednich meczach, oczywiście pomijając ten z Izraelem. Jakieś tam zwycięstwo dające nadzieję, jakieś światło w tunelu. Ja powiem zdanie Roguszewskiego, pana Roguszewskiego, jeśli nie przekręcam nazwiska, który pracuje w Weszło, że nie można, czy to też mówił pan Stanowski, że nie można powiedzieć z góry, że ten cykl będzie stracony, w sensie, że przerąbiemy na euro, ale jest tyle symptomów, że one no, wskazują jednoznacznie na to, że te Mistrzostwa Europy, że jedziemy, osiągamy jakiś minimalny cel, ale jedziemy na Mistrzostwa praktycznie bez euforii, bez takiego poczucia, że możemy coś osiągnąć. Więc awans. Ja jestem zadowolony z tego, że ten awans udało się wywalczyć, ale styl, no sorry, też odgrywa jakąś rolę. Też myślę, że no na tle na przykład Austrii nie byliśmy sobie w stanie poradzić, tak? Przytrafiała się drużyna, która nam się potrafiła porządnie postawić i to nie były giganty europejskie. Oceniając już sam mecz, lepsza organizacja gry, lepsza gra piłkarzy. Nie wszystko było idealnie, ale wyglądało to już lepiej. Oceny, no to powiem tak, szczęsny 7. Naprawdę nie, facet wybronił ten strzał. Nie wiem, czy to był Alioski strzelał, ale wybronił naprawdę poważny strzał, był skoncentrowany. Jedna poważna interwencja, ale spokój w bramce gwarantował, tak? Miał trochę więcej do roboty niż w meczu z Łotwą, ale też nie możemy, no... Nie możemy mówić, przekręcać tutaj, że miał sporo do roboty. No bo nie miał. Bartosz Bereszyński 6. Przyzwoite spotkanie. Może zabrakło trochę konkretów w jego grze, natomiast uważny w defensywie, aktywny w ofensywie. Bednarek Glik 6. Uważam, że Bednarek był mniej pewny, więc dostaje 5. Troszkę mnie martwił naszych stoperów. Może wcześniej tego za Nawałki nie widziałem, a może im się to pogorszyło, ale jakość rozegrania piłki. Oni kompletnie nie widzą. Oni zagrywają cały czas do boków. I to jest irytujące. I widzę tutaj ubytki jakieś w rozegraniu, ubytki w szkoleniu. I nie jest to zbytnio optymistyczne. Czas na notę dla Recy, 5,5. Słyszałem jakieś gorsze opinie, że nawet był niewidoczny. Facet starał się być aktywny, natomiast dośrodkowania jego były no, słabe, ale grał dobrze w defensywie. Uważam, że taka przeciętna nota z tą połówką, za tą aktywność, za tą próbę wprowadzenia jakichś problemów w szykach rywala, no to 5,5. Krychowiak, zacznijmy od Góralskiego, 7. Naprawdę facet udźwignął. Myślę, że to był pierwszy taki pomysł, który mi się u Brzęczka spodobał, że mamy taką dosyć defensywną ósemkę Krychowiaka. Wiem, że to brzmi porąbanie, defensywna ósemka. No ale ktoś to gra wyżej, ale no jednak ma walory defensywne. A na szóstce gra piłkarz, który no jest po prostu pitbullem. Jest rottweilerem, tak? Bierze tych piłkarzy i tam gryzie po kostkach. Klik mimo wszystko to jest taki piłkarz bardziej filigranowy. No, nie, że jest chudy i wątły, tylko no po prostu jest taki bardziej ofensywny. Tu rzeczywiście to wypaliło i za Adama Nawałki również widać jakieś podobieństwa, bo był Mączyński, Krychowiak, a jak doskakiwał do niego Zieliński, to ta gra w defensywie wyglądała gorzej. Jak, mówię, dostawialiśmy jakiegoś innego zawodnika, no to albo on nie udźwigał presji, albo coś, a Góralski nie ma z tym problemu, więc
Może jakiś autorski pomysł Brzęczka się objawił w tym meczu, ale no nie przesadzajmy, to są trochę szczątki jak na razie. Na początku Grzegorzowi Krychowiakowi chciałem postawić notę 6, tak? Po namyśle daje 7. Poradził sobie naprawdę bardzo dobrze z tym zadaniem na 8. Znaczy nie, dobrze. Poradził sobie dobrze. Może zbyt za dużo oddawał strzałów. No nie, no powiem, że to jest moja teza, że trochę za dużo tych strzałów i to mu obniżano tym nieco. Z 8 na 7. Ale kilka fajnych otwierających podań, walka, zaangażowanie. Myślę, że zadania taktyczne trenera wypełnił. Więc nota 7. Wbrew jakoś super pochwałą dla mnie Szymański 5 za dużo holował piłkę, ale starał się być aktywny. No ale niestety dochodzimy też do przykrego wniosku w sprawie tego, że właśnie Szymański, taki chłopak z Dynama Zagrzeb, z jedną asystą w sezonie lepiej sobie poradził takiego Piotra Zielińskiego, który gra w Napoli. Zieliński, ja mam do niego ogromną słabość, bo technicznie to jest super chłopak ustawiony, natomiast brakuje mu czasem takiej, że znika z placu boju, brakuje mu takiego doskoku, agresywności. No, czegoś mu cały czas brakuje, żeby robić to, co, do czego nas przyzwyczaił. I ktoś powie, że w Napolu też nie robi zawrotnej kariery. Może nie robi zawrotnej kariery, ale robi dobrą karierę i czasem walnie tam z 30 metrów bramkę albo poda ładnie piłkę i go za to chwalą. A tutaj jest taki, trochę jest niewidoczny momentami nawet. Grosik 6. Aktywny, próbował rozkręcać grę, natomiast trochę brakowało dośrodkowania, trochę zabrakło konkretów. I Lewandowski 6,5. Takie prawie że dobre spotkanie. Bez liczb, ale z ogromną walką, determinacją, obrywał od tych Macedończyków, poradził sobie. No i oczywiście naturalnie Frankowski i Milik 7, nie pytajcie dlaczego. No tak czy siak wbili na boisko dwie brameczki. I jedziemy na mistrzostwa. Brzęczek 6. Bez przesady. Dobrze rozegrał tą partię, ale były momenty, kiedy za dużo było rozgrywania piłki w tych sektorach, gdzie są obrońcy, tak? Jest bardzo irytujące i zagrywać do tyłu można, ale to powinno być sporadyczne. Oczywiście wolałbym, żeby awansowali i tam przerżnęli, niż przerżnęli eliminację. Tylko właśnie po co my jedziemy na te mistrzostwa? Wiem, że smutno kończę ten odcinek, ale ja nie będę nastawiał tutaj przeciętnego kibica, który wejdzie z przeciętną wiedzą, o to mi chodzi, który tam się trochę interesuje, że warto się napalać na to, że będzie super turniej. Bo wierzyć w reprezentację, dopingować, oczywiście, trzeba. Trzeba, bo to nas wszystkich reprezentuje. Wszystkich ludzi mówiących po polsku, wszystkich, którzy mają polskie korzenie. Ale uważam, że nie można pompować tym bardziej sztucznego balonika, bo ile na mistrzostwach świata po niezłych eliminacjach, tym bardziej na mistrzostwach Europy to byłoby uzasadnione, bo te eliminacje chyba były nawet jeszcze lepsze, te pierwsze nawałki. Te drugie również były w miarę dobre. To te uważam, że nie do końca tutaj wszystko poszło zgodnie z planem. Uważam, że mamy teraz 6 meczy, bo oczywiście 2 w czerwcu towarzyskie pewnie, 2 w marcu i 2 w listopadzie, ostatnie eliminacje, żeby się przygotować do tych mistrzostw. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do kliknięcia łapki w górę, do polubienia filmu i do pomocy w rozwoju kanału. To na pewno pomoże kanałowi i mi się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!